Cześć, z tej strony Marcin, drugie zdanie od Tomka w ramach darmowych korepetycji. Czy jeżeli masz zadanie, nie umiesz zrobić, to mi je wyślij, ja je rozwiążę i rozwiązanie wrzucę na YouTube'a. Zadanie jest następujące. Oblicz, ile jest całkowitych wartości m należących od -2 do 20, dla których w od 1 jest większe od 0, jeżeli w od x równa się tyle. Dobra. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to sprawdzić, co to jest to w od 1. Czyli mówiąc inaczej, za x'a, skoro tu jest w od x, a tu jest w od 1, to za x'a trzeba będzie postawić jedyneczkę. Czyli mamy tak, w od 1 równa się 1 do potęgi trzeciej, to będzie oczywiście 1. 1 do kwadratu to jest 1, razy m to jest m. 1 razy m kwadrat to będzie m kwadrat, no i tu zostanie m do potęgi trzeciej. Ok? Dobra. Co dalej robimy? No dalej mamy sobie zrobić tą nierówność, tak? Że w od 1 ma być większe od 0. Spoko. Czyli w od 1 to jest to, czyli piszemy, tylko ja to poukładam po kolei. Czyli najpierw m do potęgi trzeciej, m do kwadratu, m jedyneczkę i to ma być większe od 0. Zgadza się? Dobra. No tu można to pogrubować bardzo ładnie. Czyli z pierwszych dwóch co możemy wyciągnąć przed nawias? No oczywiście m kwadrat i nam zostanie m plus 1, tak? Bo z m do trzeciej jak wyciągniemy m kwadrat to jest m i z m kwadrat jak wyciągniemy m kwadrat to zostanie 1. Z dwóch kolejnych ja sobie wyciągnę jedynkę tak jakby przed nawias, czyli zostanie mi oczywiście m plus 1 w nawiasie, no bo zobaczcie, 1 razy m to jest m, 1 razy 1 to jest 1, czyli wszystko się póki co zgadza. Dobra. Kolejny krok. To, co jest w nawiasach, bo chcemy mieć oczywiście to samo w nawiasach, przepisujemy w jednym nawiasie, bo to jest tak, jakbyśmy teraz to wyciągali przed nawias, a to, co zostanie, czyli m kwadrat i ta jedynka, leci sobie do drugiego nawiasu. Ok? Dobra. Co teraz z tym zrobimy? Można zauważyć, że m kwadrat plus 1 to jest liczba większa od 0. Dlaczego? Ponieważ m do kwadratu, cokolwiek podniesione do kwadratu jest większe bądź równe 0, jak dodamy do tego jedynkę, to będzie większe, tak? Od 0. A po co to robię? Bo dzięki temu ja mogę podzielić to przez m kwadrat plus 1. Zostanie mi m plus 1, czyli to jest większe od 0. Czyli jeżeli odejmiemy sobie jedynkę, to wyjdzie nam, że m ma być większe od -1. I teraz zobaczcie, z jednej strony m ma być większe od -1, czyli zaznaczam sobie tu gdzieś -1, no i to ma być większe, czyli idzie w tą stronę, tak? Tu jest kółko, no i to jest ten przedział. Tak? Z drugiej strony oni nam mówią, że m ma należeć od -2 do 20. Czyli od -2 do 20. Tu oczywiście bez -2 i bez 20, ponieważ są nawiasy okrągłe. I oni się pytają, ile jest całkowitych wartości m. No to tak. Pierwsza taka wartość, może będziemy to na jakieś tam niebieskie wypisywać. Pierwsza taka wartość to jest oczywiście, no -1 nie pasuje, bo tu oczywiście bierzemy część wspólną, czyli od -1 do 20 tak naprawdę bierzemy liczby. -1 nie pasuje, bo jest bez -1, tak, bo jest kółko. Czyli następną liczbą jest 0. Następną całkowitą jest 1, 2, 3. Tu gdzieś jest 18 i tu gdzieś jest 19. 20 też nie bierzemy pod uwagę, bo jest kółeczko, tak, bo jest bez 20. Czyli tego też nie bierzemy pod uwagę. Czyli oni pytają, ile jest liczb od 0 do 19 całkowitych. Co ciekawe, tych liczb jest 20. No bo jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, czyli jest 20 liczb razem, tak? A nie 19, jak można by się było wydawać. Od 1 do 19 jest 19, ale jeszcze jest 0, więc jest ich 20. I tyle. Czyli mówię, no nie takie ciężkie, tylko faktycznie trzeba było zauważyć tak, w od 1 policzyć. Tu jest grupowanie wyrazów, no w wielomianie jest to raczej jedna z podstawowych lekcji, jakby podstawowych zagadnień. No i tą nierówność trzeba będzie rozwiązać. Tu może było to ciężko zauważyć, ale z drugiej strony jakbyście tu deltę policzyli, ona by wyszła ujemna, więc tym bardziej by to było większe od zera. No wychodzi to, a później już tylko tak. Moim zdaniem fajne zdanko. Jeżeli masz każdy bądź jakiekolwiek pytania, śmiało pisz je gdzieś tam na dole w komentarzach. Pamiętaj o łapeczkach, są zawsze mile widziane. I czekam na zadania od Ciebie. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matmazpasja.pl.